Jadwiga Pięta-Paśko, witam Państwa serdecznie i zapraszam na najświeższe informacje z terenu miasta i gminy Ropczyce. Trwa gruntowny remont trzech ulic w centrum Ropczyc – ulicy Króla Kazimierza, Krakowskiej i Grunwaldzkiej. Wykonawcą prac jest przedsiębiorstwo drogowo-mostowe z Dębicy. Wartość inwestycji to kwota 4 275 000 zł, z czego wkład własny gminy wynosi 950 000 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z dofinansowania w ramach Funduszu Polski Ład. Prace realizowane są etapowo. Obecnie trwa wymiana ciepłociągu na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Krakowskiej, budowa chodnika wzdłuż ulicy Króla Kazimierza Wielkiego. Układana jest również kostka na parkingach wewnętrznych ulicy Krakowskiej. Docelowo wykonane zostanie nowe oświetlenie oraz nowe nawierzchnie ulic, parkingów i chodników. Częściowo zmieni się organizacja ruchu na odcinku ulicy Króla Kazimierza i ulicy Krakowskiej. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na jesień bieżącego roku. Mieszkańców i wszystkich użytkowników prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności. Rewitalizacja tych ulic jest inwestycją, która w znaczny sposób poprawi sprawność techniczną infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej, warunki komunikacyjne, bezpieczeństwo oraz estetykę w centrum miasta. Placówki kulturalne działające na terenie miasta i gminy Ropczyce dbają o to, by zarówno dzieci, jak i dorośli mogli ciekawie spędzić wolny czas. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć. Ciekawe propozycje dla swoich odbiorców przygotowało Centrum Kultury imienia Józefa Mechofera w Ropczycach. Centrum Kultury w Ropczycach i cztery nasze filie w Brzezówce, Witkowicach, w Niedźwiadzie i w Gnojnicy Dolnej rozpoczynają nowy sezon artystyczny. Po wakacjach wracamy do stałych form pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Zajęcia będą tak zorganizowane, by każda grupa wiekowa znalazła coś odpowiedniego dla siebie, po lekcjach czy też po pracy. Wszelkie informacje znajdą Państwo na plakatach, stronie internetowej, również w mediach społecznościowych. W tym momencie w Centrum Kultury w Ropczycach prowadzone są nabory do zespołów tanecznych, formacji tańca nowoczesnego Vega, dziecięcej rewii folklorystycznej oraz zespołu estradowego Gama. Dużą popularnością cieszą się zajęcia baletu. Inną formą spędzenia wolnego czasu są zajęcia z klubem gier planszowych, również warsztaty matematyki. Nowością są zajęcia z judo. W naszym budynku odbywają się próby Ropczyckiej Orkiestry Dętej. Również działają tutaj Ropczycka Rada Seniorów i Klub Seniora Pogodni. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na nasze zajęcia. Idealny czas na poprawę sylwetki i wprawienie się w dobry nastrój to zajęcia ruchowe. W Centrum Kultury działa formacja tańca nowoczesnego Vega. Rozpoczynamy nowy sezon, nowy nabór. Serdecznie zapraszamy dziewczęta ze szkół podstawowych od 6 klasy, a także dziewczęta ze szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy również panie na zajęcia ruchowe, na treningi fitness, które odbywają się tutaj u nas na sali widowiskowej Centrum Kultury w każdy poniedziałek i środę o godzinie 19, a także na zajęcia rozciągające zdrowego kręgosłupa o godzinie 18:30 w każdy czwartek. Ciekawe pomysły na aktywne spędzenie czasu podczas długich jesiennych wieczorów ma również Dom Kultury w Ropczycach, Witkowicach. Dom Kultury w Ropczycach, Witkowicach przygotował ciekawą ofertę zajęć stałych, które zaczną się w październiku, skończą w czerwcu. Wśród tych zajęć mamy propozycje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. A co w naszej ofercie? Zajęcia karate dla dzieci, zdrowy kręgosłup, ćwiczenia z fizjoterapeutką. Będzie też kreatywny zakątek, zajęcia rękodzielnicze dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci. Tutaj rodzice dopytywali o taki rodzaj zajęć i są to nasze nowe zajęcia. Nie było ich w ubiegłym roku. Będzie też zumba, zumba strong i ćwiczenia wzmacniające, rozciągające na karimacie. Ale mamy też edukido, warsztaty edukacyjne z klockami Lego i robotami oraz wraz ze szkołą Early Stage angielski dla dzieci.
Tak więc myślę, że oferta jest różnorodna i znajdziecie Państwo coś dla siebie. Zachęcamy do zapoznawania się ze szczegółami, czyli datami tych zajęć na naszej stronie na Facebooku lub na plakatach dostępnych. Można też oczywiście zadzwonić do Domu Kultury i o wszystkie potrzebne szczegóły zapytać. Zachęcam również do zaangażowania się w działalność organizacji, stowarzyszeń, które działają na bazie Domu Kultury, a są to Klub Seniora w Witkowicach, Koło Gospodyń, Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic i nowe stowarzyszenie, które powstało w tym roku, Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne Znad Wielopolki. Serdecznie Państwa zapraszam do zapisywania się na zajęcia i do angażowania w działalność Domu Kultury, bo tak naprawdę to my wszyscy go tworzymy. Bogatą ofertę zajęć przygotował również Dom Kultury w Brzezówce. Mała Akademia Pomysłów to zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 roku życia. Zajęcia matematyczne dla dzieci i młodzieży. Swoją kondycję można również poprawić dzięki zajęciom z fizjoterapeutą oraz fitnessem połączonym ze stepem. A jak można wykorzystać czas wolny w Domu Kultury w Niedźwiadzie? Dom Kultury w Niedźwiadzie serdecznie zaprasza na stałe formy zajęć, a są to m.in. zajęcia fitness. Zapraszamy wszystkie chętne panie na zajęcia fitness, które odbywają się u nas w poniedziałki i środy. Zapraszamy również dzieci na zajęcia wokalne, dzieci ze szkoły podstawowej, jak również młodzież. Są to nowe zajęcia, które w tym roku się rozpoczną, więc zapraszamy wszystkich chętnych. Zapraszamy również dzieci, młodzież oraz osoby starsze na zajęcia do zespołu pieśni i tańca. Chętnych, którzy lubią tańczyć, śpiewać, to właśnie tutaj w Domu Kultury w Niedźwiadzie będą się odbywać takie zajęcia. Są również zajęcia dla seniorów. Są to zajęcia wokalne, jest zespół taki z seniorów i jest również są zajęcia manualno-plastyczne dla seniorów, więc serdecznie zapraszamy. Poza tym w Domu Kultury działa zespół śpiewaczy Niedźwiedzanie, spotykają się panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora. Sprawdźmy również, co ciekawego w swojej ofercie stałych form działalności proponuje Wiejskie Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej. Wiejskie Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej serdecznie zaprasza na zajęcia taneczne dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, również na kreatywne czwartki, czyli zajęcia plastyczno-rękodzielnicze dla dzieci od 6 lat. We wtorki i w czwartki będzie fitness dla dorosłych i młodzieży oraz wieczór z planszówkami dla dzieci. Poza tym we wtorki odbywają się spotkania chórów seniorów, na które serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z Gnojnicy. Serdecznie zapraszamy do korzystania z bogatej oferty zajęć w nowym sezonie artystycznym. Szczegółowe informacje o stałych formach działalności Ropczyckiego Centrum Kultury wraz z filiami można znaleźć na stronie internetowej, plakatach oraz w mediach społecznościowych. W Centrum Kultury imienia Józefa Mechofera odbyły się piąte Ropczyckie Senioralia. Tegoroczne senioralia odbyły się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Ropczycach i rozpoczęły się przywitaniem seniorów miasta i gminy Ropczyce oraz zaproszonych gości. Przewodniczący Ropczyckiej Rady Seniorów, pan Florian Żuczek, opowiedział o wszystkich aktywnościach poszczególnych klubów z gminy Ropczyce, które miały miejsce przez ostatni rok. Nasi Ropczycy seniorzy oprócz wymienionych wcześniej zajęć domowych znajdują czas na aktywną działalność w klubach seniora, których na terenie gminy Ropczyce jest 7. Pomimo przeszkód związanych z COVID-em, to w okresie ostatnich 12 miesięcy kluby działały bardzo intensywnie. Na początek przypomnę wspólne wydarzenia, w których udział brały wszystkie kluby. Miesiąc październik 2021 wyjazd do Boguchwały na targi rolnicze. Maj już 22 wycieczka do Białki Tatrzańskiej na baseny termalne. Czerwiec bieżącego roku potańcówka dla seniorów na Ropczyckim Rynku. Lipiec 22 szkolenie prowadzone przez policję na temat bezpieczeństwa seniorów. Od miesiąca maja 2022 odbywają się spotkania integracyjne, na które kluby wzajemnie się zapraszają.
miesiąc maj bieżącego roku, piknik w Brzezówce i zabawa w łączkach kucharskich. Miesiąc wrzesień, zabawa integracyjna w Witkowicach. Ponadto wszystkie kluby włączyły się w organizację dożynek sołeckich, gminnych i powiatowych. Podczas spotkania Rada Seniorów wręczyła wyróżnienia za zgodną współpracę dla pani dyrektor Centrum Kultury imienia Józefa Mechofera w Ropczycach, Sylwii Ruszel, oraz burmistrza miasta i gminy Ropczyce Bolesława Bujaka, którego reprezentował przewodniczący Rady Miejskiej pan Grzegorz Bielatowicz. Celem klubów seniora jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów. Ja prezentuję Klub Pogodni Seniora w Ropczycach. Bardzo jestem wdzięczna za zaproszenie na tą imprezę. Oczywiście impreza bardzo piękna. Bardzo się dobrze tu czujemy i pięknie się bawimy. Cały ogół wszystkich seniorów. Mamy możliwość integracji, wspólnej zabawy, przedyskutowania różnych spraw, różnych rzeczy. Oczywiście imprezy takie są bardzo potrzebne, ponieważ seniorzy w tym wieku już są tacy, powiedzmy, że trzeba im wyjść z domu i gdzieś się zabawić, coś nowego zobaczyć, doświadczyć jakieś nowe doświadczenia, zobaczyć coś, wyjechać na jakąś wycieczkę, zintegrować się z innymi klubami. Także ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni i serdecznie dziękujemy za to przyjęcie i za tą imprezę. Oczywiście działamy też jako poszczególny klub, spotykamy się co tydzień w cegiełce. Integrujemy się też z różnymi klubami. Kluby seniora to wyjątkowy czas spotkań, radości, wzajemnego rozbudzania apetytu na życie i pokazania, że wiek to tylko liczba. Każdy nowy senior jest mile widziany w tej wyjątkowej społeczności. Na co dzień spotykamy się w klubach, ponieważ chcemy po prostu uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym miasta i gminy. Chcemy też pozyskać co niektórych nowych seniorów, ponieważ mamy problem, że często przychodzą jedni ci sami i my zaglądamy też i przez koleżeństwo, kolega, kolegę, koleżanka, koleżankę zaprasza na te spotkanie i rzeczywiście przychodzą, ale trzeba ich po prostu przekonać i w związku z tym po prostu staramy się na tych spotkaniach zabawiać, humory, jakieś dowcipy, żeby się ci nowo przyjęci czuli swobodnie, żeby drugi raz przyszli na spotkanie klubów. Takie spotkania są bardzo potrzebne, szczególnie nam seniorom. Dlaczego? Dlatego, że my generalnie już wyłączyliśmy się z życia zawodowego, wyłączyliśmy się z życia takiego publicznego, mamy mniej spotkań, mniej okazji do bycia z kimś, powiedzmy. Natomiast te spotkania odświeżają nam, powiedzmy, pewne znajomości, a jednocześnie mamy możliwość i sposobność zawierania innych, nowych znajomości. Dlatego, żeby człowiek, że tak powiem, nie zdziczał do końca w domu, musi czasami gdzieś wyjść, a te sytuacje i takie spotkania są bardzo potrzebne w tym celu właśnie. Tegoroczna uroczystość ropczyckich seniorów przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Takie spotkania to zawsze znakomita okazja do wspólnej zabawy i integracji przy muzyce i pysznych przekąskach. Piętnastego września w Ropczyckim Centrum Kultury odbył się walny zjazd organizacyjno-wyborczy oddziału PTTK w Ropczycach. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Ropczycach, działa na rzecz turystyki i krajoznawstwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Oddział PTTK w Ropczycach realizuje swoje cele poprzez różnorodne przedsięwzięcia. Pomaga w organizacji wycieczek turystycznych i krajoznawczych dla grup młodzieży szkolnej, udzielając dla tych przedsięwzięć wsparcia finansowego z uprzednio pozyskanych środków. Prowadzi działalność wydawczą w zakresie niskonakładowych publikacji turystyczno-krajobrazowych o naszym regionie. Znakuje i stara się utrzymać w dobrym stanie sieć szlaków turystycznych w swoim obszarze działania.
popularyzuje turystykę i krajoznawstwo poprzez inne przedsięwzięcia, np. wydanie odznaki turystycznej ziemi ropczycko-sędziszowskiej czy spotkania turystów na Górze Chełm. W ostatnim czasie na walnym zjeździe organizacyjno-wyborczym oddziału PTTK Ropczyce na prezesa po raz kolejny wybrano Zofię Król. W 83. rocznicę wydarzeń tragicznego września odbyła się uroczystość patriotyczna przy obelisku znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach. Na placu przy szkole licznie zgromadzili się nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Na uroczystości nie mogło zabraknąć również pracowników gminy, radnych oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podziękował uczniom i nauczycielom za to, że dbają, aby pamięć o tych, którzy poświęcili swoje życie dla naszej wolności, nie zginęła. Droga młodzieży, tak naprawdę to ta lekcja historii, ta lekcja pamięci jest po to, abyśmy oddali cześć i pamięć naszym przodkom, abyśmy w ten sposób budowali nasz patriotyzm. On jest niezwykle ważny, bo to jest nasza historia, to są nasze korzenie, to jest nasza tożsamość. Wiedza historyczna, ale i wiedza o dzisiejszych czasach i nasza pozycja. Nasza pozycja tu, Ropczyc w Polsce, nasza pozycja Polski w Europie, Polski, która chce być krajem przyjaznym, która chce współpracować, która zawsze broni tych, którzy cierpią, broni tych, którzy są ofiarami. Bo my kiedyś, te ponad 80 lat temu, we wrześniu i przez te kilka lat, od września 1939 roku, byliśmy ofiarami. Ja bardzo wam dziękuję również za piękne spotkanie w miesiącu chyba marcu, czy na przełomie kwietnia, na sali gimnastycznej, kiedy w tym spotkaniu uczestniczyło wielu mieszkańców Ropczyc i wasze występy, wasz program pozwolił nam zebrać znaczące środki pomocy dla narodu ukraińskiego w ich walce przed mocarstwem, których przywódcy niewiele się nauczyli od czasów sowieckich. Wciąż chcą być zapamiętani na lekcjach świata, światowej historii, na kartach historii jako mocarstwa. Jesteśmy temu przeciwni i też to dzisiejsze spotkanie tu u nas i pewnie w tych 500 miejscach w kraju, o którym mówił pan profesor Przetocki, że pamięć i szacunek do tych miejsc, tablic, kamieni, zasadzonych dębów jest częścią naszej historii, częścią naszej tożsamości. I za to wyznanie poprzez ten apel naszego miejsca w tej historii, naszej postawy, naszego szacunku i pamięci bardzo dziękuję pani dyrektor, państwu nauczycielom i wam, droga młodzieży. Obchody tak bardzo ważnych dla wszystkich Polaków rocznic 1 września 1939 roku, napaść Niemców hitlerowskich na Polskę i 17 września 1939 roku, atak sowieckiej Rosji na Polskę. To niezwykle ważna lekcja historii dla wszystkich młodych ludzi, którzy dzięki takim uroczystościom znają przeszłość swojej ojczyzny. Program, w którym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Ropczycach, był niezwykle przejmujący i przybliżający wydarzenia z 1939 roku. A spychacz zepsuł się nam, więc polej Gryśka tak z duszy dla Saszy, bo spychacz nie ruszy. Tylo ich jeszcze zostało, a naszym chce się już spać. Roboty odcień mnoga, starszyna chodzi zły, bo psuje się pogoda, a jeszcze tylu ich. Palec od cyngla boli, naga na parzy stal, a nam wciąż nowych dowożą, nie dają wytchnienia nam.
Гришка, что с тобой? Чись бы тебе было их жаль. Курица, не птицу, то только польский пан. Niech was ja bawnem sypnie na ten ostatni stos. A wapnu pamięć rozpuści, sumienie prześpi się w noc. Potem, by nie bolało, posadzi się tu las. Prawda nie wyjdzie na jaw i Stalin odznaczy nas. Tylu ich jeszcze zostało, a spychacz zepsuł się nam. Po części artystycznej w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej pod obeliskiem pamięci nastąpiło złożenie kwiatów. Hołd bohaterom oddali Bolesław Bujak, burmistrz Ropczyc, wraz z przewodniczącym rady Grzegorzem Bielatowiczem oraz delegacja szkoły podstawowej nr 1 w Ropczycach na czele z dyrektor Ewą Wośko. Kolejne informacje przedstawimy Państwu już za tydzień. Do widzenia.